zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu. Mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan. Jeszcze raz, za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnią ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała domu tego będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to darzę pokojem, mówi Pan Zastępów. Bóg chce, abyś był człowiekiem majętnym. On mówi, że poruszy narody, aby z narodów płynęły pieniądze do twojej kieszeni. To są jego zamysły. Dzisiaj mówi się, że to próżność. Mówi się, mi nie zależy na tym. Najważniejsze jest blisko być Pana. Ale to taki właśnie Pan, który mówi jeszcze chwilka. I ja poruszę niebo i ziemię. I będą płynąć kosztowności do was. Dlaczego to tak jest? Bo Bóg to jest Bóg kompletny. To nie jest niekompletna postać, która mówi bądź przy mnie, wiąż koniec z końcem, albo w nieskończoność oczekuj, aż coś się zmieni. Nie ma takiego Boga. To jakiś bałwan. Bóg mówi tak. Oto jeszcze chwilka, a wstrząsnę. Dlaczego? Bo to ty masz być człowiekiem wpływu. Masz być człowiekiem wpływu. A Słowo Boże mówi, że pieniądz umożliwia wszystko. Jak to jest dla kogoś mało duchowe, musi napisać własną Biblię. Diabeł opresjonuje pieniądze w kościele. Diabeł wie, że jak wprowadzi do ludzkich głów mentalność dziadostwa, to Kościół nie będzie w stanie działać. To bardzo proste. Jak cię coś boli, to ci się nie chce uzdrawiać innych. Tylko myślisz o swoim bólu. Rozumiesz? Jak jesteś zniewolony w jakiejś dziedzinie, to ci się nie chce uwalniać innych, bo myślisz o swoim zniewoleniu. Jak nie masz pieniędzy, to ci się nie chce szerzyć królestwa. Wiesz dlaczego? Bo się kręcisz koło własnej biedy. Oto prawidła małoduchowe. Diabeł jest stary. Stary wyjadacz. On dobrze wie, że jak się zamknie kran, to na końcu szlaufa nie leci woda. I można mieć marzenia o pięknym trawniku. I jeżeli jest w tobie choćby odrobina mentalności innej niż bogacza, to pokutuj dziś. Przeproś Boga. Powiedz, ja miałem takie wyidealizowane pojęcie o duchowości. Umożliwia wszystko. A rozumiesz? Chcę, żebyśmy się modlili o to. Chcę, żebyś nie
będzie miał Grama w sobie mentalności dziada. Żebyś był człowiekiem, który w środku jest bogaczem. Tak jak chcesz być pełen darów Ducha Świętego, tak chciej, aby twój portfel, twoje konto były pełne, nabite po brzegi. I powiedz Duchu Święty, ja będę wokół tego działał, tak jak wokół każdej innej dziedziny Królestwa. Rozumiesz? To jest to samo, co każda inna dziedzina Królestwa. Możesz uzdrawiać chorych, ale jak nie będziesz miał na bilet, to nie dojedziesz do chorych. Rozumiesz? Nie umrą chorzy, zanim dojdziesz tam na piechotę. Rozumiesz, o co tu chodzi? To proste. Wielu ludzi tkwi w miejscu braku rozwoju, bo się boją. I mówią, mi wystarczy. Na co ci wystarczy? Na sierociniec już masz, czy jeszcze nie masz? Nie masz na sierociniec? To na co ci wystarczy? Ja bym chciał, żebyśmy sierociniec postawili. Rozumiesz? Chciałbym, żebyśmy na etaty ludzi mogli wziąć. Na etaty. Ja chcę, żeby w tym kościele byli ludzie na etatach. Ja chcę, żebyśmy mogli co miesiąc wykładać pieniądze dla ludzi, którzy będą na przykład głosili Ewangelię dzień w dzień. Będą wychodzili jak do pracy. Rozumiecie, o czym mówię? Tego kraju inaczej nie poruszymy. Ja chcę, żeby nasi ludzie mieli z czego żyć, szerząc Królestwo. Więc inni ludzie, tak, muszą na to ułożyć szmal. Bo w niebie nie ma produkcji pieniędzy. Ojcze, ja modlę się o pieniądze ludzi w kościele. Ojcze, ja modlę się o to, aby mentalność ludzi była mentalnością bogaczy. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa proklamuję teraz rozwój finansowy do życia każdego z ludzi. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ty powiedziałeś, że jeszcze za małą chwileczkę poruszysz niebo i ziemię, poruszysz wszystkie narody i srebro i złoto będą napływać do Twojego Królestwa. Ja chcę, Ojcze, aby Twój Kościół, tutaj Kościół Mocy i ludzie z zespołu apostolskiego Obóz Boży byli ludźmi majętnymi, mającymi mentalność bogatych ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa my proklamujemy w tej chwili możliwości finansowe, rozwój finansowy, pomnożenie i wszystko, co jest z tym związane. Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ustanawiam możliwości, umiejętności. Ja mówię kształcenie, rozeznanie rynku. W imieniu Jezusa, ja mówię odważne decyzje. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Duchu Święty, przenikaj teraz umysły ludzi. Przenikaj. My w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, otwieramy możliwości finansowe. Możliwości finansowe. W imieniu Jezusa. Ja niweluję wszelką pustkę z umysłów. W imieniu Jezusa. Ja mówię, wiesz czego chcesz. Wiesz czego pragniesz. Wiesz, co możesz w imieniu Jezusa. Ja wzbudzam teraz ludzi, którzy będą, Ojcze, pomagali ludziom z Kościoła i zespołu wejść na jeszcze szersze wody finansowe. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.